W gminie Sędziszów Małopolskiej prowadzone są spotkania przewodniczących osiedli Sołtysów z mieszkańcami, w trakcie których wybierany jest zarząd oraz przedstawiany program działania. Tego typu spotkanie z przewodniczącym osiedla młodych Mateuszem Pająkiem odbyło się 12 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim. Zebranie dzisiaj zorganizowaliśmy zgodnie z ustaleniem pana burmistrza, żeby przeprowadzić wybór zarządu osiedla młodych. Na tym spotkaniu właśnie głównym celem i głównym porządkiem będzie wybór nowego zarządu osiedla młodych, ponieważ wybory na przewodniczącego odbyły się w czerwcu. Zgodnie z decyzją pana burmistrza w czasie został odłożony natomiast wybór zarządu osiedla młodych. Młody przewodniczący osiedla swoją funkcję zamierza traktować ambitnie oraz odpowiedzialnie i wykorzystać ją w jak najlepszy sposób. Priorytetem dla mnie jest być dla ludzi, pomagać im i organizować wydarzenia kulturalne tak, aby osiedle młodych było najlepszym osiedlem nie tylko w mieście, nie tylko w powiecie, ale w całej Polsce. Chciałbym zintegrować mieszkańców osiedla i organizować dla nich ciekawe wydarzenia. Mam już kilka pomysłów na swoją kadencję, mówi przewodniczący Mateusz Pająk. W pierwszej kolejności chciałbym przeprowadzić konkurs na logo osiedla młodych. Nie tak dawno był konkurs na logo Sędziszowa Małopolskiego dla gminy, więc myślę, że fajnym pomysłem byłoby też, aby osiedle wyróżniało się w sposób graficzny. Dodatkowo chciałbym wprowadzić dyżury przewodniczącego, tak aby ułatwić drogę mieszkańcom w relacji oni sami gmina. Będą to dyżury poniedziałkowe. Jeszcze zastanawiam się, w jakim czasie. Ale na pewno mieszkańcy będą mogli przyjść, będą mogli ze mną porozmawiać, przedstawić swoje jakieś wnioski, jakieś sprawy, które na pewno przekażę dalej. Jak zapewnia przewodniczący osiedla młodych, w realizacji zamierzeń i celów oraz działaniu dla dobra mieszkańców na pewno nie przeszkodzi mu młody wiek. Mam troszkę doświadczenia i zawodowego, i w działalności społecznej, więc gwarantuję, że podołam. Przewodniczący zauważa niskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy związane z funkcjonowaniem osiedla. Będę starał się to zmienić, mówi Mateusz Pająk. Największym problemem tego osiedla jest frekwencja. Ludzie niechętnie przychodzą na organizowane dotychczas eventy, niechętnie się pojawiają. Sam organizowałem moje spotkanie przedwyborcze, na którym było zaledwie kilka osób. Więc wydaje mi się, że to jest głównym problemem. Myślę, że trzeba ludzi bardziej zachęcić, adresować różne imprezy celowo, typu młodzież, osobno dla starszych, dla seniorów. Myślę, że to jest głównym problemem. Zgodnie z tajnym głosowaniem przeprowadzonym w trakcie spotkania w Zarządzie Osiedla Młodych znaleźli się Doroba Tomasz, Drozd Stanisław, Migała Zofia oraz Szczepanik Zdzisław.